wiem ile będzie osób, ale myślę, że sporo. Widziałem filmik, jak pociągiem jadą, wiesz? Co czujesz teraz? Adrenalina, no. Fajne, fajne czuć przed meczem. Pamiętasz 3 lata temu tutaj? Tak, te bramki. No. To było 3,5 roku temu, a potem był ten trudny mecz. No tak, ale tu nigdy nie wygraliśmy, no. Zobaczymy dzisiaj, mam nadzieję, że zmieniamy historię. No wiesz, jest tak naprawdę o co walczyć, mamy fajny sezon, więc na pewno nam pomoże, tym bardziej, że do nas dopingować już tam właśnie powoli się chłopaki zbierają, więc myślę, że może być coś fajnego. No tak jak mówię, no czekamy na mecz i po to gramy, żeby wywieźć stąd tak naprawdę 3 punkty, bo nie mamy nic do stracenia i chcemy pokazać, że mamy dobry sezon i jesteśmy dobrą drużyną. Last season we were playing in the other side and this when we play here I have 4 cards, so today is the day. Wynik się podoba na razie? Nie. Ale będzie. Jesteśmy w pełni gotowe. Oglądajcie nasz układ, bo przygotowywałyśmy się długo i mamy nadzieję, że będzie mega. Wydaje mi się, że pierwsze 30 minut Piast miał wszystko pod kontrolą. Że wiedział, że nic się tutaj złego nie może stać i później po 30 minucie, już jak była ta bramka.
Maria, co powiesz? Nareszcie. Nareszcie, wygraliśmy tutaj. Pierwszy raz w historii. No, a nie ostatni. To będziemy się po prostu cieszyć. Cała drużyna wygrała. Zaczęła i to się liczy. Jedziemy dalej. Ja, robił sobie. Trenerze, co powiem, co zrobiłeś? Co powiem? Cieszę się, że wygrali następny mecz i... Dzisiaj Piast miał po prostu bardzo, bardzo dużo takich silnych ogniw. Tak liczyłem sobie, do 30 minuty Kirkeskow nie przegrywa żadnego pojedynku. W drugiej połowie dostaje świeżego zawodnika, wypoczętego, tego Medeirosza. Wiadomo, jakie on ma pokrętło. Bardzo mi zaimponował dzisiaj lewy obrońca Piasta. Jak zwykle klasa dla siebie, no to jest Tom Hetley, już parę razy mówiłem. Jestem wielkim fanem jego zmysłu gry i tego, jak potrafi wychodzić z trudnych boiskowych sytuacji. Joel, no nieprawdopodobne rzeczy czasami wyprawia z piłką, bo nawet 3-4 przeciwników uwieszonych mu gdzieś na plecach, a on cały czas się przy tej piłce utrzymuje. No tak naprawdę dzisiaj po prostu Piast miał bardzo dużo silnych ogniw i jak przyszło co do czego, to i Franciszek Plach no, zrobił taką interwencję, że klękajcie narody. Także no po prostu takie są składniki
Takie są części składowe sukcesu, który dzisiaj Piast tutaj na Łazienkowskiej. Piast zasłużył na zwycięstwo, bardzo mi się podobała gra Piasta. Pierwszych 30-35 minut takie robiłam oczy, jak odważnie, jak konsekwentnie i jak swoje grał zespół gości, więc tak, znowu pokazali fajny futbol, to mi się najbardziej podobało w tym spotkaniu, a później potrafili się mądrze bronić, bo Legia tych kilka zrywów jeszcze w pierwszej połowie miała. Są moje bardzo dobry znajomy. Zobacz. Bardzo dobry znajomy, tak. Jak się podobała gra Gerarda dzisiaj? Bardzo się podobała. Co jest? Co mam ci powiedzieć, no gratulacje. Lepiej nie mogło być chyba, nie? Nie, nie. Szkoda, że słupki, poprzeczki, ale najważniejsze 3 punkty, wracamy do Gliwic. Będziemy się cieszyć. Dzisiaj się spełnia marzenie wielu kibiców Piasta, którzy widzieliśmy zawzawionych kibiców, którzy marzyli o tym, żeby chociaż wygrać po raz pierwszy z tą Legią. Czy wy to czujecie, jak to by wyglądać? Po tym, jak byliśmy w Gliwicach i rozmawialiśmy z Jarosławem Kaszowskim, on opowiadał o tej powolnej wspinaczce od B-klasy, od tego, że w tym klubie czasami pewnych rzeczy brakowało, że pewne rzeczy nie były na takim poziomie, ale że jest ten lokalny patriotyzm, jest grupa ludzi, którzy z tym klubem byli mocno związani. No i ja myślę, że dla nich to jest dzisiaj święto. Już abstrahując od tego, co się wydarzy w trzech kolejkach, to ten sezon jest fenomenalny. Przed chwilą minąłem Patryka Dziczka, no mówi, no ale nam żre. No i wszystko po prostu jak idealnie, więc no, trzeba z tego korzystać, trzeba się cieszyć i no, pewnie myślę, że ten sezon tak na długo wyryje się w pamięć kibiców Piasta, no bo jest medal na 100%, a może być mistrzostwo.